wielu rotacji, to jest coś, co... Nie chcę strzelać, ale myślę, że nie będzie takiej sytuacji, że jedna szóstka zagra od deski do deski całe mistrzostwa. Myślę, że raczej będziemy sobie pomagać i myślę, że jest to logiczne, bo każdy z nas z czternastki jest w stanie wnieść coś swojego, coś poprawić, kiedy może komuś innemu nie idzie, także myślę, że trener na pewno będzie z tego korzystać. Ciągle młody, ale doświadczony, 4 lata temu też grałeś w Memoriale przed mistrzostwami świata. Co jest podobnie, co jest tak samo do tego, co było wtedy przed Italią? Co jest tak samo? Mam nadzieję, że za miesiąc będę mógł odpowiedzieć na to pytanie i już się nie wahać. Na pewno wtedy dobrze graliśmy i w tym roku też bardzo dobrze gramy i mam nadzieję, że jest to pozytywny prognostyk. Wrażenie, że byłeś jakby, wiodłeś prym w tej loży szyderców, którą było trochę kwadrat dla rezerwowych dzisiaj, co? Nie powiedziałbym, że kwadrat dla rezerwowych jest lożą szyderców, ale jeśli ktokolwiek wiedzie prym, to jest to Tomek Fornal tylko i wyłącznie. Okej, ale dzisiaj mieliście trochę zabawy tam, zwłaszcza chyba po tej jednej akcji celebracji Łukasza Kaczmarka, a widziałam, że też Mateusza Poręby tak, też tak, troszeczkę. Tak, tak, w kwadracie zawsze jest wesoło, szczególnie jak gramy taki turniej, w którym wygrywamy wszystkie spotkania po 3-0, także myślę, że nie ma tam co płakać, tylko skupić się na tym, żeby kolegom dopingować. Ty, Mateuszu Porębie, trochę widzisz siebie z 2018 roku? Ja tak nie lubię porównywać się do innych zawodników. Każdy zawodnik jest inny. Na pewno Mateusz ma bardzo duży potencjał. Jest też, uważam, że ma bardzo dobry charakter do pracy i do tego, żeby się rozwijać. Rozłożyłeś troszeczkę na nim skrzydła starszego środkowego, który może go nieco, nie wiem, tam poprowadzić, doradzić, czy nie potrzebuje? Ja myślę, że on doskonale wie, co robi i rozwija się w dobrym kierunku. Myślę, że trener to jest jedyna osoba, która powinna, że tak powiem, czuwać nad tym, jak on się z dnia na dzień rozwija. Bo chyba to jest pierwsza impreza rangi mistrzowskiej, kiedy wasza trójka mistrzów świata młodzieńczych zagra w jednym turnieju. Czy się mylę? Chyba Bartek Kwolek? Jeśli tak jest, to na pewno jest to miłe wspomnienie przeszłości, że jednak gdzieś ta ekipa, która wszystko wygrywała, teraz może się spotkać w seniorskiej siatkówce. No i mam nadzieję, że damy z siebie wszystko i pomożemy drużynie. Wszystkich i sukcesy, nie wypominając nikomu nic, ale... Być może, ale na to też składa się bardzo wiele czynników, także to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, co się działo kiedyś. Najważniejsze jest to, co się zadzieje za tydzień. Jak wspominasz ten moment sprzed 4 lat, przed mistrzostwami świata i teraz? Jak się zmieniłeś? Jaki jesteś jako człowiek inny? Jak jesteś jako siatkarz inny? Myślę, że jako człowiek to by się musieli wypowiedzieć ludzie z mojego otoczenia, bo ciężko jest obiektywnie ocenić samego siebie. Jako siatkarz na pewno jestem bardziej doświadczony, myślę, że wiem trochę więcej, na czym polega siatkówka, ale też nie nazwałbym się już kompletnym zawodnikiem. Myślę, że mam jeszcze wiele nauki przed sobą i mam nadzieję, że będę to robił. A czy to jest też tak, że wtedy czułeś jednak dużo większe nerwy niż czujesz teraz, przed tak dużą imprezą? To się dopiero okaże, jak się zacznie duża impreza, ale myślę, że lepiej sobie radzę ze stresem teraz niż 4 lata temu.